prostych wskazówek dla ciebie, te parę słów. Witam bardzo serdecznie na kanale Porozmawiajmy o Jakości. Dzisiaj będę chciał Wam opowiedzieć i wrócić do tematu zmienności. Wielokrotnie opowiadałem Wam tutaj o tym, że to, czym się zajmujemy na co dzień w naszym życiu zawodowym, w tym jak gdyby środowisku, otoczeniu produkcyjnym, jest bardzo mocno powiązane ze zmiennością. Z umiejętnością jej identyfikacji oraz z umiejętnością jej redukcji. I dzisiaj o tej zmienności też będę opowiadał. Tylko że ten temat w dniu dzisiejszym powiążę z naszymi systemami pomiarowo-kontrolnymi. Ostatnie nagrania nawiązywały do MSA. Proponowałem Wam, prezentowałem i zachęcałem do wykonywania właśnie tej analizy, jak przeprowadzić takie badanie, jak przygotować się do takiego badania, co można z takiego badania tak naprawdę wyciągnąć dla siebie. A koniec końców to badanie daje nam pewną informację właśnie na temat zmienności naszego systemu pomiarowo-kontrolnego. Dzisiaj zaprezentuję Wam dość proste narzędzie, które pozwala na zidentyfikowanie źródeł zmienności w różnych kategoriach. Zaprezentuję Wam krótki materiał, krótką prezentację w oparciu o podręcznik MSA i opowiem Wam, czym jest i jak wykorzystać bardzo dziwnie brzmiący tak naprawdę skrót pismo EA. Jeżeli jesteś zainteresowany, co się kryje pod każdą z tych liter tego skrótu, to zapraszam do oglądania i do słuchania. Czym jest system pomiarowy? W takiej najprostszej, ale też najbardziej trafnej definicji, to system pomiarowy to wszystko to, co wpływa na pomiar. I właśnie tutaj z pomocą przychodzi nam podręcznik MSA, który określa, definiuje 7 podstawowych kategorii, w obrębie których możemy znaleźć źródła zmienności wpływające na wynik naszego pomiaru. 7 kategorii, 7 jak gdyby grup, które kryją się właśnie pod tym takim akronimem, tym takim skrótem powiedzmy, który wcześniej przywołałem, czyli pismo EA, a każdy z nich definiuje jeden element. Część, przyrząd, standard, metodę, operatora czy osobę mierzącą, środowisko i założenia. I o tym właśnie będę tutaj w tym nagraniu i w tej prezentacji opowiadał. Więc zacznijmy od początku, czyli od pierwszej kategorii, pierwszej grupy, w której możemy znaleźć zmienność, czyli wyrób, część. Chyba nie ulega wątpliwości, że wyrób sam w sobie jest źródłem zmienności. Wystarczy tak naprawdę porównać możliwość, jak gdyby i łatwość zmierzenia pewnego parametru na wyrobie powiedzmy tworzywowym albo na wyrobie piankowym, czy też gumowym. W zależności, który z tych wyrobów weźmiemy, to poniekąd jakość naszego pomiaru, czy wiarygodność naszego pomiaru będzie bardziej czy mniej, powiedzmy, poprawna. Oczywiście nie tylko sam wyrób będzie miał na to wpływ, bo wiemy, że z tego, co powiedziałem przed momentem, tych, powiedzmy, obszarów zmienności jest 7, więc ta pozostała szóstka też jak najbardziej będzie wpływała na to, że wyrób gumowy czy wyrób piankowy będzie się mierzyło, powiem tak bardzo ogólnie, gorzej i trudniej niż wyrób metalowy czy tworzywowy. Ale sam wyrób w sobie ma pewne źródła zmienności. Pomijając już fakt, że nigdy z procesu nie uzyskamy dwóch identycznych wyrobów. Każdy będzie się czymś różnił. Bardziej czy mniej, ale będzie się różnił. Więc wyrób jest tutaj jak gdyby pierwszą podstawową kategorią, w której możemy dopatrywać się zmienności, która będzie wpływała na nasz system pomiarowo-kontrolny. Kolejnym takim obszarem jest przyrząd pomiarowy, instrument. Suwmiarka, mikrometr, jakiś oscyloskop, czy przyrząd do pomiaru chropowatości. Nie ma tak naprawdę znaczenia, jaki byśmy wymienili, ale on też
sam w sobie jest źródłem zmienności. Nie bez powodu w MSA, w tej najbardziej popularnej metodzie Gage-RNR, pewnym takim składowym elementem całości, jak gdyby całkowitej zmienności jest przyrząd, czyli tak zwany equipment variation. Czyli sama metoda sama w sobie mówi, że tak, jedną ze składowych jak gdyby do oszacowania w tej metodzie MSA jest zmienność przyrządu, która może wynikać z tego, jak ten przyrząd przechowujemy, jak o niego dbamy, czy może nie jest już zużyty, czy nie ma jakichś luzów na tym przyrządzie, a może gdzieś tam nieraz spadł i zaczyna on, powiedzmy, mierzyć mniej poprawnie, a może materiały, które były wykorzystane do stworzenia tego przyrządu, są niewłaściwe, o niewłaściwej twardości, i to też może wpłynąć na jakość naszego pomiaru. Equipment variation znajduje się w naszej najbardziej popularnej metodzie Gage-RNR, no i oczywiście też musi się stać jedną z tych kategorii, z tych obszarów, w których ta zmienność może być odnaleziona i w której to może być źródło tej zmienności. Kolejny obszar źródła zmienności to standard, jakaś norma, jakiś wzorzec. Nie myślmy w kategoriach, że płytki wzorcowe, które gdzieś tam używamy do kalibracji, do weryfikacji choćby poprawności pomiaru z wykorzystaniem słów miarki, że one są idealne i one są niezmienne. Coś takiego jak niezmienność wzorca nie istnieje i właściwie to, co tutaj jest podkreślone, należy sobie wbić gdzieś głęboko do głowy. Nie ma czegoś takiego. Nie ma elementu, który w czasie byłby niezmienny. A takim też podstawowym elementem, który nas interesuje, to jest właśnie ta zmienność, która w czasie na pewno postępuje. I z tymi wzorcami, które tak bardzo skrupulatnie chowamy w jakieś opakowania, w zaciemnionym miejscu, daleko od wielu, powiedzmy, postronnych osób, które mogłyby wziąć to i zniszczyć, mimo tego, że o to tak mocno, usilnie dbamy, to te wzorce też w pewien sposób się degradują z czasem, to znaczy, że w nich zaczyna pojawiać się coraz większa zmienność. Kolejny element, bardzo, bardzo istotny element, to metoda. Myślę, że jest to jeden z bardziej, powiedzmy, popularnych źródeł zmienności, bo wyobraźmy sobie właściwie najprostszy obraz, najprostszą sytuację, pomiar średnicy zewnętrznej, czegokolwiek, jakiejś tam, nie wiem, ampułki, fiolki, jakiegoś tam pręta, trzpienia itd., itd. Jak ją zmierzyć? Można zmierzyć w jednym punkcie, można zmierzyć w dwóch punktach, ale teraz, jeżeli w dwóch, to jak obróconych względem siebie, czy o 90 stopni, czy nie wiem, o parę stopni tylko, czy wynik to podać każdy pomiar osobno, czy na przykład średnią z tych dwóch punktów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj można wymyślać cokolwiek Wam jeszcze przyjdzie do głowy. Ale to wszystko, co tutaj teraz opisałem, to nic innego jak metoda. Metoda, która powinna być jasno zdefiniowana i powinna być znana każdemu, kto będzie ten pomiar wykonywał, żeby każdy wykonał zgodnie z tą samą metodą. I przyznam Wam szczerze, że najczęściej, jeżeli widać, że coś się dzieje z naszym systemem pomiarowo-kontrolnym albo że nasze wyniki nagle zaczęły gdzieś tam wariować, to bardzo często będzie to związane z tym, że nagle metoda została zmieniona. Nie mówię, że świadomie została zmieniona i wszyscy zostali przeszkoleni i od dzisiaj mierzymy inaczej, tylko po prostu ktoś nagle zaczął mierzyć inaczej. Metoda, naprawdę element bardzo, bardzo istotny. Nie chcę powiedzieć, że najważniejszy z tej całej siódemki, o której teraz mówię, ale na pewno bardzo często z tym się spotykacie albo będziecie się spotykali. Dalej, co mamy dalej? Dalej mamy operatora, osobę mierzącą. Jeżeli wrócimy do naszego Gage-RNR, mówiłem, że jedną ze składowych zmienności w tamtej metodzie
jest zmienność przyrządu, no to drugą składową w gauge RNR jest zmienność właśnie po człowieku, po operatorze. I tak jak tutaj mamy napisane, człowiek jest jednym z najistotniejszych czynników w modelu, o którym tutaj opowiadam. Ale zanim na tym człowieku się skupisz podczas swojej analizy, to najpierw upewnij się, i to też gdzieś jest tutaj napisane, o właśnie w tym miejscu, że masz ogarniętą metodę. My bardzo często od razu uderzamy w tego człowieka, w tego biednego operatora, a potem, jeżeli zatrzymamy się na chwilę i pomyślimy nad tym, co robimy, nad tym, z czym walczymy tak naprawdę, to potem się okazuje, że no tak, w ogóle metoda niezdefiniowana, właściwie po obserwacji trzech, czterech różnych osób mierzących, każdy mierzy inaczej, instrukcja nic nie definiuje, szkoleń żadnych nie było, nie panujemy nad tym, ale czepiamy się tego operatora, bo mierzy źle. To pokaż mu, jak się powinno mierzyć. Naucz go, jak się powinno mierzyć. Pomóż mu wpoić tą właściwą metodę, aby on zawsze mierzył tak samo. Więc zanim tak uderzymy od razu w tego operatora, bo to nam się bardzo, bardzo często zdarza, że to jest jak gdyby ten taki najprostszy dla nas kierunek, to najpierw pomyślmy o tym, co było wcześniej. Nie mówię już o tych wszystkich elementach, czyli wyrób, przyrząd pomiarowy, ale o tym bezpośrednio wcześniej opowiadanym przeze mnie elemencie, czyli o metodzie. Środowisko. Cóż można powiedzieć o środowisku? No, najbardziej obrazowym elementem środowiska, które może wpływać na pomiar, to jest ocena wizualna i przygotowanie stanowiska do tej oceny wizualnej. A w dużej mierze mam na myśli oświetlenie. Czy wszystko widać? Czy oświetlenie jest właściwe? Właściwe pod względem naszych wewnętrznych wymagań. Ja nie mówię o jak gdyby oświetleniu właściwym dla stanowiska pracy, które jest zdefiniowane gdzieś tam w ogólnych normach, bo bardzo często ta norma jak gdyby definiuje zbyt słabe oświetlenie do naszej kontroli wizualnej. Szczególnie jeżeli mówimy o jakichś tam niewielkich elementach, doszukujemy się jakichś tam drobnych wad, zarysowań i tak dalej, to te takie ustawowe luksy, które powinniśmy dostarczyć na stanowisko pracy, okazują się za małe, więc my powinniśmy umieć i powinniśmy zdefiniować wewnętrznie oświetlenie o innej wartości, które będzie odpowiednie do danej czynności, którą wykonujemy na stanowisku pracy. Więc to jest element, który jest źródłem zmienności. Jeżeli będzie słabe oświetlenie, to nie dziwmy się, że człowiek będzie raz widział wadę, raz nie będzie jej widział i będzie podejmował zupełnie inną decyzję odnośnie tego, czy wyrób jest dobry, czy zły. Temperatura, kolejny przykład. Jeżeli mierzymy coś, co jest podatne na temperaturę, wysoką temperaturę, mierzymy to gdzieś, nie wiem, bardzo blisko jakiegoś pieca, który generuje duże naprawdę temperatury do otoczenia, lub bierzemy wyrób od razu, który jest jeszcze ciepły, no to ten element też będzie wpływał na nasz pomiar, też będzie źródłem zmienności. Pomijam już fakt, że z jednej strony tą temperaturę możemy rozpatrywać jako środowisko, a z drugiej strony powinniśmy też pewne elementy określić w metodzie, że na przykład wyrób z procesu wtrysku powinniśmy odłożyć, nie wiem, na 10-20 minut, aż ostygnie i potem dopiero zmierzyć, żeby pozwolić materiałowi rozpocząć ten proces skurczliwości i na podstawie być może wiedzy, być może jakichś wewnętrznych badań określić, że 30 czy tam 20 minut już jest wystarczająco dużo, że każde kolejne minuty i powiedzmy skurczliwość, która dalej będzie postępowała, już jest na tyle niewielka, że nie trzeba powiedzmy dalej czekać. Chodzi o to, żeby to też zdefiniować i to też jest metoda. Ale wracając do środowiska, to popatrzmy na to, jak nasze stanowiska pomiarowo-kontrolne są zorganizowane. Czy tam jest miejsce, czy tam jest oświetlenie, czy przyrządy są zabezpieczone odpowiednio przed tym, żeby nie były uszkodzone, żeby nie spadały, bo potem automatycznie wracamy do kategorii drugiej, czyli do naszego przyrządu, który też generuje jakąś zmienność, jest źródłem jakiejś zmienności. Dlaczego? Bo na tym stole nie było miejsca i on nam co chwilę spada na podłogę.
a potem jeszcze wózek widłowy po nim przejeżdża. Więc te elementy tutaj będą się bardzo ze sobą łączyły. I na koniec mamy założenia. I o tym elemencie bardzo często zapominamy. I nie mówię tylko o aspekcie MSA, czy też o aspekcie związanym z przyrządami pomiarowo-kontrolnymi. My założenia robimy właściwie każdego dnia w wielu różnych, rozmaitych sytuacjach. Przy pierwszym lepszym spotkaniu, może nie realizujemy, ale definiujemy jakieś założenia do jakiegoś działania, do jakiegoś przedsięwzięcia. Tylko musimy sobie uświadamiać, że każde założenie też niesie ze sobą jakąś zmienność. Przykładowe założenia tutaj, które mogą być dla Was, powiedzmy, znane i wykorzystywane lub po prostu permanentnie łamane, to choćby nasze SPC, które prowadzimy albo powinniśmy prowadzić, i założenie normalności rozkładu. Takie tradycyjne podejście, standardowe podejście do SPC, które wszędzie gdzieś tam jest prezentowane i proponowane, zakłada, że nasze dane są opisane rozkładem normalnym, ale to jest założenie. Czy ktoś z Was sprawdził to założenie w Waszym procesie? Jeżeli nie i nie macie, na przykład nie będziecie mieli tego rozkładu normalnego, to co uzyskujecie ze SPC, choćby jakieś zdolności procesu, to są wyniki zupełnie niemiarodajne, one Wam kompletnie nic nie mówią. Inne założenie w statystyce często poruszane i właściwie konieczne do zrealizowania i zadbania o nie, to niezależność prób. W MSA i w SPC tak samo to obowiązuje. Czy robiąc bardziej zaawansowaną jakąś statystykę ANOWY. Niezależność prób. To jest założenie, ale czy my je respektujemy, czy umiemy je dopilnować, żeby móc powiedzieć tak, to założenie jestem świadom i jestem pewien, że ja to założenie spełniłem. Założenie przy MSA, że operatorzy, którzy są brani do tego badania, nie mają możliwości konsultacji ze sobą wyniku, czyli nie podpowiadają sobie, słuchaj, uważaj na próbkę 10. Próbka 6 jest w górze. Szczególnie jeżeli mówimy o MSA, jeśli chodzi o ocenę wizualną, taką atrybutową. Uważaj defekty z nadlewami w próbkach od 1 do 5 na przykład i tak dalej, i tak dalej. Są też założenia właśnie do MSA. Operatorzy nie mają możliwości, nie powinni mieć możliwości konsultacji ze sobą. Więc zwracajmy uwagę na te założenia, bo one są istotne nie tylko jeśli chodzi o system pomiarowo-kontrolny, ale tak naprawdę o wiele naszych decyzji, które potem podejmujemy, bo nasze decyzje bazują na pewnych założeniach. Jeżeli te założenia będą nieprawdziwe, to nasze decyzje i nasze dalsze postępowanie będzie błędne. Założenia mają to do siebie, że jeśli je przyjmiemy bez sprawdzenia i potwierdzenia, wówczas możemy popełnić błąd, który wpłynie na dalsze wnioskowanie. To, co tutaj teraz przeczytałem, bezpośrednio ma bardzo dużo wspólnego właśnie z SPC czy też z MSA, ale naprawdę to samo można odnieść do praktycznie każdej naszej decyzji, którą podejmujemy każdego dnia. Bo każda z naszych decyzji bazuje na jakichś założeniach. Pamiętajmy, to jest duże, bardzo duże źródło zmienności. I to tyle na dzisiaj, więc 7, powiedzmy, obszarów, w których możemy spodziewać się źródła zmienności naszych systemów pomiarowo-kontrolnych. Część z nich bezpośrednio powiązana z metodą Gage RNR, o której jeszcze tutaj na kanale Porozmawiajmy o Jakości będę mówił. Co mam na myśli? Mam na myśli operatora, który się znajduje w metodzie Gage RNR, przyrząd, który znajduje się w metodzie Gage RNR, ale też wyrób, bo tam też mamy zmienność po częściach w metodzie Gage RNR, tak zwane parts variation też oczywiście występuje. A do takiego funkcjonowania, powiedzmy, poza obszarem pomiarowo-kontrolnym, to pamiętajmy, że zdecydowana większość rzeczy, którą robicie, decyzji, które podejmujecie, bazują na założeniach. Więc pamiętajcie, że założenia mogą Was też w
prowadzić w wielki błąd, wielkie problemy, więc weryfikujcie jak gdyby poprawność i spełnienie tych założeń. Jeżeli się spodobał dzisiejszy temat, to dajcie łapkę w górę i ja będę niebawem też przygotowywał kolejny materiał dla Was, nawiązujący właśnie, pójdę dalej za ciosem, nawiązujący i dopinający poniekąd temat MSA, bo opowiem Wam o Gage R&R wykonaniu w Minitabie. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli będą jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Cześć!